Cześć, witam wszystkich. Mówi do Was Piotr Kieszkowski z telewizji akwarystycznej Definite Aquascape TV. Zapraszam Was na kolejny odcinek relacji z targów Zoo Expo 2011, które odbyły się w Warszawie. W tym filmie i w kilku kolejnych chciałbym Wam pokazać aranżacje przygotowane w ramach pierwszych mistrzostw aranżacji nano akwariów. Będą filmy dynamiczne, kręcone z ręki, będą także filmy kręcone ze statywu, bardziej statyczne, w szczegółowy sposób pokazujące najlepsze aranżacje. W sumie wszystkich zbiorników zaprezentowano około 40. Stały sobie w czterech rzędach, po 10 akwariów w jednym rzędzie. W tym filmie chciałbym Wam zaprezentować akwaria z rzędu pierwszego. Tutaj mamy aranżację numer 30. Tą numeracją się nie przejmujcie, ona będzie szła trochę nie po kolei. Aranżacja, jak widać, tutaj oparta głównie na kamieniach, kilka fragmentów większych skał, pośrodku jakiś korzeń, duża kępa Wallisneri, kępa Wallisneri z tyłu i taki fajny efekt tej kurtyny powietrznej bąbelki z filtra. Aranżacja numer 29 to jest aranżacja ciekawa. Zobaczcie, tutaj mamy taki duży fragment skały, który tworzy nawis, taki dominujący zdecydowanie nad całym tym aranżem, nad całym tym akwarium. Za skałą, o tu podejdziemy sobie troszkę w bok, za skałą posadzona jest kępka, to jest chyba rotala, tak schowana sprytnie za tym fragmentem skały. U podstawy natomiast po prawej stronie mamy tą jasno-zieloną kępkę w głębki, a ta ciemno-zielona kępa, tu za moment będzie zbliżenie. O, właśnie teraz lepiej widać. Ta ciemno-zielona roślina to jest paproś lomariopsis, czyli Süßwasser tank tak zwany. Tu jakiś pojedynczy wystrzyk czy zwinnik amandy sobie pływa. Ciemne podłoże, natomiast na górze przy powierzchni wody posadzone jest kilka anubiasów. O, tutaj z drugiej strony widać to lepiej. Zbiornik, jak widać, dość oryginalny. Taki, nie widziałem jeszcze takiego akwarium, takiego nano akwarium zaaranżowanego właśnie w taki mocno skalisty sposób. Kolejna aranżacja, numer 28. To jest aranżacja oparta, to są chyba Dragonstone Ady, tak mi się wydaje. Te z tyłu rosnące rośliny to jest Eleocharis vivipara najprawdopodobniej, czyli ta najdłuższa odmiana Eleocharisa. Przy dnie natomiast po lewej stronie mamy trawniczek z małego hęka. Po prawej stronie te takie karbowane rozetki to jest Pogostemon helferi. Aranżacja 28, teraz przechodzimy do aranżacji 27, która z kolei jest utrzymana troszkę w tonacji ciemniejszej trochę zieleni. Tu mamy jakieś Eleocharisy z przodu. Ciemne podłoże, ciemny bazalt i tutaj zobaczcie, jest domieszka jakiegoś takiego żwirku, który się bardziej błyszczy. Ja nie wiem, co to jest, ale tak zwróciłem na to uwagę, bo przyciągało to wzrok. Tu z przodu mamy jeszcze jakiegoś niewielką żabienicę przy tym korzonku takim małym, rozgałęzionym. Tutaj nam rybki wchodzą w kadr, ale o rybkach za moment. Ta natomiast jasno-zielona roślinka łodygowa to jest Diplis diandra, która tutaj sobie przy tym korzeniu, przy drugim korzeniu rośnie. Ryby to jest ciekawostka, słuchajcie, dlatego że ten gatunek nazywa się Oryzja zwowore. To jest rybka z rodziny kaczorkowatych, która została odkryta całkiem niedawno, bo w 2010 roku w Indonezji. Rybki zupełnie niewielkie, 2-3 cm mniej więcej długości, mnożą się bardzo łatwo z tego, co zdążyłem się dowiedzieć już. Takie niebieskie oczy, podobne troszkę do lśniąco oczek. Także być może jest to gatunek skazany na sukces, tak jak Rasbora Galaxy. Na pewno bardzo dobrze nadający się do małych akwariów, właśnie takich nano akwariów. Przechodzimy teraz do aranżacji 26. Tutaj jest fajny ten trawniczek z Eleocharisa, takiego ładnego, zielonego.
kilka skał, ciemna podsypka podłoża, ciemny, czarny bazalt. Tutaj mamy z tyłu kępę Walisneri, jakieś dwie czerwone krewetki tam sobie przy powierzchni wody siedzą. Kolejna aranżacja, numer 25, o tak, 25 teraz dobrze widać. Aranżacja 25 to jest, proszę Państwa, aranżacja z pomysłem. To znaczy mamy tutaj, o właśnie teraz widać, takiego nietypowo ubarwionego bojownika. Mamy dwa zbrojniki, przynajmniej dwa, no tyle udało mi się wypatrzeć. Tu jest jeden zbrojnik albinotyczny, tu jest drugi zbrojnik albinotyczny. I mamy też albinotyczne, tu zaraz będzie widać, o! Tutaj mamy też albinotyczne ślimaki. W związku z czym ta aranżacja, elementem kluczowym tej aranżacji nie są rośliny i nie jest aranżacja typowo roślinna, tylko właśnie zwierzęta. Zwierzęta takie lekko żółtawe, albinotyczne. No jest to jakiś pomysł na pewno. To było akwarium numer 25. Tu mamy akwarium 20, aranżacja numer 24. Ona zwróciła moją uwagę, wprawdzie nie na tyle, żeby sfilmować ją szczegółowo ze statywu, ale zwróciła moją uwagę z powodu ryb. O, tutaj właśnie widać, to jest Aphaeosemia ostriatum, czyli jeden z gatunków proporczykowców, taki troszkę mniejszy wśród proporczykowców. To jest ryba, która budzi mój szczególny sentyment, dlatego że sam ją hodowałem przez jakiś czas. Według mnie jest to jeden z najładniejszych gatunków roporczykowców. Zobaczcie, jak fajnie ta ryba opalizuje, tak na niebiesko, błękitno. I te równo ułożone, czerwone, poziome pręgi, zresztą stąd nazwa Aphaeosemia striatum, czyli właśnie z takimi poziomymi paskami. O, tu jakiś drugi samiec, troszkę się tutaj pokłóciły te samce. Bardzo fajna rybka, bardzo fajne kolory, ulubiony mój gatunek proporczykowca. O, tu się schował teraz już za tym mikrozorum. To była aranżacja 24, tutaj mamy akwarium bez numeru. Akwarium bez numeru. Było kilka takich akwariów, które nie brały udziału w konkursie. Tu raczej w ogóle to nie jest nawet akwarium, tylko paludarium, można powiedzieć. Anubiasem z przodu, Blyksa z tyłu, niestety troszkę już podeschnięte. Tu kolejne akwarium, które też nie bierze udziału w konkursie, nieonumerowane. Taki fajny trawniczek z Blyksy, jakaś skała z tyłu w rogu. I tu już jest ostatnie akwarium w tym rzędzie, numer 21. Ciekawa w sumie dosyć kompozycja tych kamieni, takich fajnych, z fajną taką teksturą. Trzy większe fragmenty skał, kilka mniejszych. Dno jest porośnięte chemiantusem małym. Po prawej stronie tutaj mamy Anubiasa wciśniętego pomiędzy skały. Lewa strona natomiast to jest kępa Hydrocotyle species Japan, czyli ta taka japońska odmiana hydrokotyli o trochę mniejszych liściach, klapowanych, takich bardziej powcinanych. Taka sympatyczna aranżacja, bardzo czysta woda tutaj była, świetnie się sklarowała. No i co? I to już jest, no gdzie ten odjazd? O, już jest odjazd kamery. I to jest koniec pierwszego rzędu z tych czterech rzędów, czyli tu się kończy pierwszy rząd. Zapraszam na kolejne filmy, w czasie których będziecie mogli obejrzeć następne akwaria zaaranżowane w trakcie Mistrzostw Aranżacji Nano Akwariów, które odbyły się w czasie targów zoologicznych Zoo Expo 2011 w Warszawie. Zapraszam na kolejne filmy telewizji akwarystycznej Definite Aquascape TV.